Rady do rady Waciakowa mówi. No czyściutka, co? No nie, no teraz to u mnie już dobrze, no ale ciężko było, nie? Na taki obóz odchudzający się wybrałam. No mówię ci, kochana, to gorzej niż obóz koncentracyjny, no. Tam nawet chleba nie dawali. Tylko ćwiczy, 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 ćwiczy. Najpierw to mnie na zumbę wysłali, wiesz? Mówi, że to taki taniec, no taki lekki początek. Taniec na lekki początek, bo taniec czarownic już. Słuchaj, to co ta trenerka tam wyprawiała, ja myślałam normalnie, że mi nogi z bioder wypadną. Tak mnie zakręcało, no. Normalnie nad tymi kroczkami to ja w ogóle nie umiem nadążyć, no. Kończy się, kochana, wypieprzyłam, a te baby wszystkie za mną jak domino. To potem mi powiedzieli, żebym już więcej na tę zumbę nie przychodziła, bo nie mam poczucia rytmu. Juda, ja nie mam poczucia rytmu. Ja nie mam poczucia rytmu, że za te wszystkie czucze i te fosfory to ja w jednym palcu u lewej nogi mam, no. No Judka, pamiętam, jak to było czu-czu raz, dwa, trzy, czu-czu-czu-czu raz, dwa, trzy, czu-czu-czu-czu raz, dwa, trzy, czu-czu-czu-czu raz. No, Judka, już wszystko pamiętam, no. W końcu chodziło się na te zabawy do remizy, nie? No. Ale co tam, Judka? Potem na jogę mnie wysłali, wiesz? No to mówię ci, Judka, ja nie wiem, no po tej jodze to mi się normalnie wszystkie członki wymieszały. No ja Zita teraz to normalnie po głowie to się nogą drapię. No tak mnie zakręciło, wiesz? Jak po hajnym Medinie. No. A na drugi dzień to mnie wsadzili na taką trzęsącą się maszynę, wiesz? Jakiś vibrator, vibration, coś, nie wiem. Słuchaj, w każdym razie, wiesz, na początku to było fajnie, jak sobie na niej siedziałam, tak okrakiem. Nie? Ale potem o mnie zapomnieli. No jak mnie stamtąd ściągnęli po 3 godzinach, Juta, ja do muszli klozetowej nie mogę brać. No normalnie jak facet, no. No, co? Czy faceci byli? Nie, no byli, byli, no. Taki jeden przystojniak sobie mnie upatrzył, wiesz. No w pierwszym dniu to pił mnie za rękę, w drugim dniu objął mnie w pasie, w trzecim dniu mnie przytulił. No to w końcu się wkurzyłam i go opieprzyłam, Ziuta. No czemu, Ziuta, czemu? A co on myślał, że ja tam na pół roku przyjechałam? I co, Ziuta, i co? No nic. No to, że cię odchudzam, to wcale nie znaczy, że będę za nim biegać, nie? Zresztą ja ci Ziuta mówiłam, że za facetem i autobusem się nie biega. Będzie następny. No, na następny dzień to mnie kazali ciężary podnosić, wiesz? I sobie myślę, no, w sumie czemu nie? Ale Ziutka, jak ja wyszłam do tej sali, jak ja zobaczyłam, Ziuta, te zdjęcia tych kulturystek, to ja sobie pomyślałam tak, Ziuta, że może ja i mam za dużo i tu, i tam, ale chociaż nie wyglądam jak zasuszony facet w damskim stroju kąpielowym. No to Ziutka, tak się wkurzyłam, że normalnie myślałam, że wyjdę z siebie, wiesz? No i wyszłam stamtąd i pojechałam do domu. Poczekaj, Ziutka, bo ktoś dzwoni do mnie. Halo? Rady do rady, Waciakowa mówi. Dzień dobry, Hanusiu, dziecko. Co, co? Co, czy co? Czy co? Czy powinnaś patrzeć swojemu mężowi w oczy podczas seksu? Ziutka, absolutnie nie. Absolutnie nie. No dlaczego, Ziutka, dlaczego? Ja raz spojrzałam i to było straszne. No czemu, Hanuśka, czemu, no? Bo on akurat stał w drzwiach. Ziuta, jesteś? Nie no, Ziutka, no teraz to jestem okej, słuchaj. Nie no, nie ćwiczę, nie ćwiczę. Teraz to tylko na diecie jestem. Znaczy na kilku. No czemu, Ziutka, czemu? Bo po jednej głodna byłam. Co? Na jakich? No więc jestem tak.
na kapuścianej, na diecie 1000 kalorii, no i na tej, co to gazeta ta ogłasza, no, gacy. Ciutka nie cacy, tylko gacy. No ale wiesz, ona w sumie jest cacy, no. Cały czas wpieprzam tą, jak już się to ona nazywa, karkówkę. No, karkówka w sosie takim, karkówka w sosie takim, karkówka z ziemniaczkami, karkówka z makaronikiem, no myże pyszne, pyszne jutka, no, tak. No i co? No i jeszcze jem te tabletki na odchudzenie. No i ile ziutasz? Nie najem, nie? I herbatkę sobie też kupiłam taką na odchudzanie. Mówię ci, że ta z tortem jest zajebista. No, co? Czy chudnę? No chudnę, tylko tak powolutku. No. Wiesz, tak ziuta, żeby nie mieć tego efektu, ale jak on się to nazywa, tego efektu. No tak ziuta, jo, chudnę, no. Poczekaj, ktoś do mnie dzwoni. Halo, rady do rady będzie koło mówi. No co jest pani Koziołek, co? Pokłócił się pan z żoną. I co ona panu w złości powiedziała? Że jak pan umrze, to od razu wyjdzie za mąż. Panie Koziołek, niechże się pan nie przejmuje, no. No co pana obchodzi nieszczęście innego człowieka? A poza tym najlepiej, jak się pan z nią pogodzi, bo żona jest panu potrzebna. No po co, panie Koziołek, no po co? Przecież wszystkiego nie można zwalić na rząd. No, dziutka, jesteś? No to jeszcze sobie takie zabiegi teraz kosmetyczne robię, nie? Kolagen se kupiłam. No jaki, dziutka, naturalny, no. Jak na co? Na zwiotczenie. Dziutka, w naszym wieku to zwiotczenie już jest widoczne. No gdzie, dziutka, gdzie? Na twarzy, to tylko faceci mają zwiotczenie zakryte. No ziutka, jak ja się ostatnio wysmarowałam tym kolagenem, to normalnie już to tak pejpek miałam na brodzie, a cycki pod oczami. No, tak mnie ściągnęło. No. Nie mogłam się ruszać. Co teraz robię? Teraz też siedzę na sofie przed telewizorem i jem popcorn. O nie. Jedzenie przed telewizorem się nie liczy, bo to nie jest klasyczny posiłek, tylko entertainment. Czy piję? No piję, ale tylko leczniczo. Czerwone winko na serduszko, brandy na ciśnienie, no i rum z herbatką na przeziębienie. Czekaj, ziutka, bo coś mnie użarł. Cholera, komar. Wiesz, tak, komar to byłby cudownym takim zwierzątkiem, gdyby on zamiast krwi wysysał tłuszcz. Ja myślę, Rzutka, że wtedy to on był pod ochroną, wiesz? Rzutka, muszę lecieć, bo muszę sobie troszkę serka dokroić do tego winka na serduszko i film mi się zaczyna. No to baba.